Witam serdecznie na konferencji pomeczowej, po meczu pomiędzy Górnikiem Piaski a Wartą Zawiercie. Witam trenera Andrzeja Orzeszka, witam trenera Wojciecha Osyrę. Proszę o kilka zdań po meczu. No, spotkały się dzisiaj dwa zespoły, które sąsiadują w tabeli. Różnica 3 punktów dzieliła oba zespoły przed tym spotkaniem. Po dzisiejszym niestety się wyrównała. A co do samego meczu, no wydaje mi się, że zespół Górnika Piaski tu się nastawił na grę defensywną, szukał okazji na kontrę, liczył na pewno na stały fragment gry, z czego są groźni. Optyczna przewaga raczej dla nas. Sytuacji za dużo ani jedna, ani druga strona nie stworzyła. Myśmy kilka groźnych strzałów oddali. Tej Górnikowi sprzyjało szczęście. Trochę sędzia, bo dwie kontrowersyjne decyzje przy pierwszym rzucie karnym, gdzie zawodnik piłkę, rękę ma przy ciele, dostaje w rękę. Sędzia dyktuje rzut karny. 95. minuta. Podobna sytuacja w drugą stronę. Niestety sędzia nie zauważył, albo zauważył tak, jak chciał zauważyć. I cóż, no niestety musimy przełknąć gorycz porażki. Wydaje mi się, że w przekroju meczu żeśmy na porażkę nie zasłużyli. No ale taka jest piłka, liczy się to, co w siatce. Jest tak często, że raczej jest tak zawsze, że walczy na boisku 11 zawodników. Czasami jeszcze ktoś z zewnątrz trochę pomoże. I cóż, już na to wpływu nie mamy. Musimy się z tym pogodzić i wracamy bez punktu do Zawiercia. Dziękuję. Ja powiem tak, myślę, że my mieliśmy mecz rozegrać w taki właśnie sposób. To znaczy w pierwszej połowie mieliśmy grać cierpliwie w przechwycie piłki, rozegraniu piłki atakiem dynamicznym, ale cel był zasadniczy przede wszystkim na pierwsze 45 minut nie stracić bramki. I to zrealizowaliśmy. Tak sobie zakładaliśmy, tak zrobiliśmy. Chwała za to, że piłkarze zrealizowali taką taktykę gry. A w drugiej połowie powiedziałem piłkarzom, poczekajmy, przyjdzie jedna akcja, przyjdzie jedna okazja, trafimy i zrobimy to, co do nas należy. Dokładnie ten scenariusz, który sobie zaplanowaliśmy, wykonaliśmy. Na oprawie meczowej takie właśnie słowa padły. Piłkarze się do tego dostosowali, zrobili 3 punkty w takiej czy nie innej formie. My mieliśmy zadanie dzisiaj wygrać ten mecz za wszelką cenę. I to zrobiliśmy, za co moim piłkarzom dziękuję, bo mnóstwo zdrowia w dzisiejszym meczu zostawili. Wiadomo, jaka jest sytuacja w tabeli. Dotarliśmy do miejsca razem z Wartą Zawiercie. Oczywiście Warta Zawiercie jak najbardziej była więcej przy piłce, posiadanie piłki jak najbardziej po jej stronie, ale to był mecz do jednej bramki. I także tak też się stało. My strzeliśmy jedną bramkę więcej jak przeciwnik i zainkasowaliśmy 3 punkty, co nas bardzo cieszy. Mamy spokojne zamknięcie rundy jesiennej. Dziękuję. Czy są jakieś pytania z publiczności? To chciałem serdecznie podziękować za konferencję i życzyć i jednej, i drugiej drużynie powodzenia w rundzie wiosennej.